Ktoś musi pracować. Ale cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic, moi drodzy. Nic o tym nie wiem. My oczywiście kontynuujemy naszą historię Gothic 2, bo to jest ważne podkreślenie, bo oczywiście z Gothica też była seria, serdecznie polecam i zapraszam. Ale to jest Gothic 2 Noc Kruka, a my jesteśmy koło Laresa. Pytanie jest tylko takie. Czy my mamy jeszcze coś do... W pobliżu gospody Martwia Harpia prawdopodobnie znajduje się kolejny teleporter. No, jestem... Znaczy, ja już tam byłem, więc w sensie nie wiem, co chodzi w tej misji. No, nawet nieprawdopodobnie. Martwa Harpia, nadal mają jego senne kabliny, ale chcę je odzyskać. No nie odzyska je, bo pewnie zużyje, kiedy ten. No tam napadli Rola, tam była taka misja z mostem. Mam nadzieję, że pamiętacie. No będziemy tam zaglądać, możliwe, że nawet razem z Laresem za jakieś 3 minuty. Bo właśnie jesteśmy koło Laresa i czas sobie porozmawiać. Przecież wiadomo. Możesz mi towarzyszyć w drodze przez gęsty las na wschodzie? Jasne. Tylko po co się tam zapuszczasz? Nefalius prosił, aby poszukać dalszych ornamentów. Jedno z miejsc, które mam zbadać, znajduje się w środku tego lasu. Rozumiem. Samemu to zbyt niebezpieczne. Kurde, tyle misji jest. Daj znać, jak będziesz chciał ruszać. Kto opowiada takie rzeczy? A będzie jeszcze gorzej. Gdzie teraz? Na farmę Onara? Czy na raz na wschodzie? W sumie to nie wiem, gdzie teraz. Tak szczerze, to mi się nawet nie chce robić tych misji z Laresem. Ja bym sobie tak pochodził po tym. Po Corinis i coś porobił, ale tak za bardzo ani nie wiem, Cardiff jakiś kurwa. Nie wiem, kto to jest Cardiff. Handlarz bronią dla bandytów. Bandyci blokują drogę między miastem, no właśnie. Te wszystkie rzeczy to niestety już złota misa, łuk Bospera. No też nie będzie z łuk Bospera. Zaginieni ludzie. No nie mam już za bardzo co robić, niż jeżeli tak realnie iść jak on ma? Laresem. Gdzie te? Więc wydaje mi się, że idziemy na farmę Onara. A więc ruszajmy. Na farmę Onara, bo tam jest strasznie dużo nowych misji, strasznie dużo nowych questów, strasznie dużo nowych postaci, nowego contentu. Czyli dokładnie to, co lubimy. Tylko teraz będziemy długo szli, to mogę już w sumie zacząć odcinek, jak będę na farmie, ale... Nie wiem, czy właściwie to wiecie, zawsze mogę kliknąć przycisk zatrzymaj. To nie jest jakiś większy problem kliknięcie w OBS-ie. Natomiast nie wiem, jakie tutaj przygody nas spotkają po drodze. I mogę też zabawiać się moją świetną rozmową. Chociaż ta farma, szczerze, ta farma Onara jest daleko. Wydaje mi się, że po drodze raczej nic ciekawego się nie znajdzie, a jak się znajdzie, to po prostu odpauzuję, więc moi drodzy, widzimy się już na farmie Onara, bo po prostu nie ma co tego przedłużać. Dobra, moi drodzy, no trochę szedłem, minęło 4 minuty, jesteśmy przy karczmie i proszę bardzo, mamy Grega. Zresztą potrzebuję właśnie kogoś takiego jak ty. Kim ty jesteś? To nie twoja sprawa. Gdybym chciał ci powiedzieć, kim jestem, to chyba bym to zrobił, nie? Ale ten Greg mnie wkurwia. Czego ode mnie chcesz? Wciąż masz problemy ze strażnikami miejskimi? Sam zaraz załatwię ci problemy, durniu. Szukam pewnego gościa. Nie mogłem go znaleźć w mieście, a ci durnie tutaj też nic nie wiedzą. Jest szczupły, ma ciemne włosy i nosi czerwoną zbroję. O ile wiem, był skazańcem w starej kolonii. Jego imię zaczynało się chyba na... Diego. Sam tak mówiłem. Mówisz o Diego. Możliwe, że tak ma na imię. Nie jestem pewien. Będę musiał poczekać, aż stanę z nim twarzą w twarz. Coś jeszcze? Tak, ty pyszałku. Jest coś jeszcze. Potrzebuję broni. Nie wiem. Potrzebuję prowiantu. Trochę złota też by nie zaszkodziło.
Nie wiadomo. A czy ja ci wyglądam kurwa na UNICEF? To się nigdy nie zmieni. Prowiant? Przecież właśnie stoisz przed karczmą. Ten stuknięty gospodarz nie da ci niczego. Chyba, że za to zapłacisz. Dajemy mu siano? Wkurza mnie ten Grek. Nie broń, przecież mają ją najemnicy. Ciekawe. Słyszałem, że Onar, ten gruby farmer, najął paru chłopców. Nieźle jak na szczura lądowego. Wcale niezły pomysł. Może powinienem złożyć im wizytę? Nie mówię ci przecież nic nowego. W mieście nie było żadnych handlarzy bronią? Chyba żartujesz. Mają tylko jakieś śmieci. Aha. Nie wiem. Złoto? Wszyscy chcemy złota. Zapewne. Tylko co z nim zrobisz? Sądząc po twoim wyglądzie, wydasz je na wódkę albo przepuścisz w burdelu. A ty masz pewnie lepszy plan, co? Gdybyś wiedział, co osiągnąłem, to ze strachu wlazłbyś pod kamień. Nie no, wiecie. Więc przestań mleć ozorem. Bo nic będę musiał zamknąć ci buźkę. Wiecie, trzymam się od tego normalnie dalej. To bym dał tylko, że quest to zrobić, ale wiesz co? Nie mogę ci w tym pomóc. Czyżby? A może po prostu nie chcesz? Nikt nie chce wiedzieć. Zapamiętam to, możesz być pewien. Grek? Kiepska sprawa. Co? Nie dość, że dałem temu młokosowi moje ubranie, przez co nie miałem ubrania. Tego jest więcej, wierz mi. To jeszcze chłop mnie wyzywa cały czas. W końcu? Pomocy! Tu się nie walczy, zrozumiano? Myślałem, że Lester mi pomoże, tak szczerze, ale Lester, no nie pomógł. Dobra, w ogóle jesteśmy już blisko, czy wchodzimy do farmy? Nie, bo znowu się kurwa Lester zbuguje. Idziemy do tego, do najemników, dość późno, bo to już jest, słuchajcie, 4, 8, 16 odcinek? Chyba 16 odcinek już mamy, słuchajcie, z Gothica, już 16, kurde ty, 16... A więc jesteśmy. No nie, co cóż, jesteśmy? Przez resztę drogi poradzisz sobie sam. Muszę wracać do miasta, mam tam kilka spraw do załatwienia. Nie no, Lester, idź po prostu tą drogą. I pamiętaj, bądź twardy i nie daj sobie wcisnąć kitu, a wszystko pójdzie jak po maśle. Tyle, powiem wam szczerze, że tyle to ja wiedziałem, że mam tutaj iść. Nie będę ukrywać, że jakby tą wiedzę już posiadałem sam. Ponieważ zdarzyło mi się kilka razy rozegrać partyjkę goticzka. Dobra, no to ja właściwie wiem, jak tam dojść. Do najemników. To możemy wejść do karczmy. Martwa harpia to się nazywa. No ale chyba kurwa mają zamknięte. Inaczej bym się do tego zabrał. Nie no, chyba mają z innej strony wejść, to co? Czy zamknięte jest? Nie no, musi być raczej z innej. Tak. Dobra. Farmer. W końcu to była jego. Rudhar. Dobre mają tu piwo? Nie jest może najlepsze, ale w tych ciężkich czasach nie ma co wybrzydzać. Co tu porabiasz? Jeszcze kilka dni temu wypruwałem sobie flaki na polach obszarnika. Pewnego dnia powiedziałem sobie dość. Zabrałem swoje graty i odszedłem. Teraz sam sobie jestem szefem. Wszystko co mam znajduje się w moim kufrze. Niczego więcej mi nie trzeba. Mogę ci opowiedzieć, interesowałby cię mały konkurs? O! Nie mów, że o tym nie wiesz. No! A na czym miałby on polegać? To była jego decyzja. Nazwałem go do dna. O, jest zasady są całkiem proste. Domyślam się. Zamawiamy na zmianę po kuflu najlepszego w tej spelunie piwa. Nie wygram z nim, mogę się założyć. Każdy kufel musi być opróżniony do dna. Tak by po odwróceniu i postawieniu na stole nie pozostawiał śladu. Ten, który dłużej ustoi na nogach, wygrywa. Przegrany płaci stawkę i rachunek. Co ty na to? Może kiedy indziej, jeśli będę miał trochę więcej czasu. Bezimienny! Nie mów, że to nieprawda. Kurwa, mogliśmy na pirata postawić, by nam się zwróciło. Czy mogę postawić na kogoś innego? Oczywiście. Jeśli tylko uda ci się znaleźć kogoś na tyle odważnego, by się ze mną zmierzyć, założę się z tobą. Dobra, może się zgodzi, no postawimy mu piwko za darmo. Wysokość stawki zależy od zasobności sakiewki. Dobra, no ja myślę... Przyprowadź mi kogoś, kto odważy się ze mną zmierzyć i będziesz miał swój zakład. Myślę, że pirat się zgodzi, co? Chodźmy od razu, gdzie ty jesteś? Greg? Jesteś w ogóle tu Greg? Naprawdę. Co tu chillował gdzieś?
Ale nie wiem, czy sobie nie poszedł na tą farmę. Greg! Nie musisz mi tego mówić. Ale chyba i tak by był bezużyteczny, bo coś go nie widzę, żeby tu, tylko plotki. Tu siedział gdzieś. Greg! Greg! Nie wiadomo, no chyba nie ma. Można ufać. Chyba co poszedł, Greg. Żadna wielka sprawa. No, to może jeszcze kogoś znajdziemy w środku. Nic mnie już nie dziwi. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Nic mnie już nie dziwi. O, przepraszam. To naprawdę nie mój problem. A mi się podoba, że od razu kradnę, mówię, o, przepraszam, po czym kradnę dalej. Jak się nic nie zadziało, zajebiście, ty, za friko można. Myślicie, że się wkurwię, jak otworzę kufer? Ja myślę, że w ogóle. Żadna wielka. No to źle myślałem. Bo się giga wkurwiem, ale nas mnie tepnęło na drugi tom. Na 3 metry od kufra. Dobra. Orlan. Kim jesteś? Kim jesteś? Do tego mam na imię Orlan. Jestem właścicielem tej miłej gospody. No, domyśliłeś. Czego ci potrzeba, wędrowcze? Szukasz może miecza? Albo przyzwoitej zbroi? Jakiejś odmiany po rozmowach z tymi wiejskimi sztywniakami? A może po prostu informacji? Jeśli sięgniesz po sakiewkę, dam ci to, a może i więcej. Nie mówię ci przecież nic nowego. Nie można na tym polegać. Odnoszę wrażenie, że gapisz się na mój pierścień. Nie wiem do końca, co o nim sądzić. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach? Myślę, że to akwamary problem. Znasz ten kamień? Owszem. Witaj w kwaterze głównej, bracie pierścienia. Czym mogę służyć? Nic mnie już nie dziwi. Znasz gościa z zasłoniętym okiem? Widziałem go już kiedyś. Twardziel. Wynajmował kiedyś u mnie pokój przez jakiś czas. Miał ze sobą olbrzymi kufer. Ty, a mi każe płacić? Nie męczył, pewnie w ogóle by mi za ten pokój nie płacił. I tak specjalnie się z tym nie spieszył. A pewnego dnia nagle zniknął razem ze swoim kufrem. Nie chcę mieć nic wspólnego z takim jak on. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Ile bierzesz za pokój? Dla brata pierścienia? Zupełnie nic. Oto klucz od pokoju na piętrze. Wybierz, który zechcesz. Dzięki. To tylko pokaż mi swoje towary. Oczywiście. Bracie pierścienia. Kurwa, ty najlepsze miecze, jakie widziałem na razie. Sam by tylko, na że wszystko fajnie, ale skórzany pas. Mam jakiś pas w ogóle na sobie? Pas chyba siły mamy. Prawda. Coś takiego. Do uses ten pas. Ja bym wziął ten skórzany pas. Znaczy to jakieś obrona czy coś. Siana mamy giga dużo, więc zbierę ten pas. Ja aż tak nie będę życić, bo już nie ma co. Jak idą interesy? Wiesz, bywało lepiej. No nie wiem. Ludzie niezbyt ochoczo wydają teraz pieniądze. Okej. Kiepska sprawa. No, załóżmy sobie ten pas, pokaż ten pas. Siłę, uses. To będzie, myślę, o wiele lepsze. Czy działo się tu jeszcze coś interesującego? Nie mam pojęcia. Nikt mi o niczym nie mówi. Pomagać wbrew jego woli. Trzeba po prostu słuchać. Już byłem przekonany, że klikłem nowa gra. Tego jest więcej. Ja, że oni nie reagują, jak ich okradam? Kocham tą grę. Nie ci przecież nic nowego. Kocham tą grę. Dobra, na piętro okraść więcej. To było oczywiste. Abordaż. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Dobra, rozumiem, że... Nie wiesz. Tu jest jakiś składzik woda. Dobra, to nie jest jakaś skóra. Zawsze sobie coś tam możemy skubnąć. Lewa strona, co tu jest? Otwieraj mi to. Mogę ci opowiedzieć o takim. Kufer jest. I to już jest konkretna informacja. Konkretna, dobra informacja. Byk. Prawo, lewo, lewo. Aha, no bo to było szybciej, szybko i w środku jest jedna moneta. Myślę, że... Nie wiadomo już, komu można ufać. Było Worf. Tuparydna, menzurka, manzurka. Zwał jak zwał. Nic mniej. No, zgaduję, tutaj nawet nie... O, dwa kufry. Lepiej.
Jeden pewnie pusty, a nie. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Kiepska. Okej. To zawsze coś. Lepszy rys niż nic, tak jest powiedzenie. Prawo, prawo. Prawo, prawo, lewo. Prawo, prawo, lewo, prawo. Trzymam lewo. Się od tego z daleka. No i koks. Jakieś monety, myślisz, jakieś coś. Nie lepiej. Chce mi się tych wytrychów wczytywać. Jest gites. Jest gites, jest gites. Super. To naprawdę nie. Myk, saveik na koks 1. Tu też trzeba weźmiemy kiełbasę. Tak jakby... No też źle brzmi. Dzięki, dzięki. Nora. Dwa. No i dobra, i teraz tak. Nikt nie chce wiedzieć. Do Onara. Nie do. Tak, do Onara jest. Wydaje mi się, tutaj, że w tą stronę, że tutaj. Tak. Natomiast tutaj znajdziemy jakiegoś chłopa, który. Pod, o ile się nie mylę, oczywiście. Pomoże mi podszkolić moje umiejętności strzelania z łuku i w ogóle można sobie z nim zamienić dość ciekawą rozmowę. Co oczywiście zamierzam zrobić. Weź je zastrzel, bo mi się nie chce. Dobra, dzięki. Ja ci przy okazji opierdolę kufer, co ty na to, ty będziesz polował. No i zajebiś. Strasznie długo mu to idzie. Kolejne bydle załatwione. Dobra. Dragomir. Hej, ty. Zapuszczasz się tak daleko od domu? Tam trzeba mieć oczy z tyłu głowy. Szczególnie jeśli podróżujesz sam. Co tu robisz? No cóż, gospoda jest dla mnie za droga. Dlatego zamieszkałem tutaj. Wygląda na to, że poprzedni mieszkańcy tego miejsca już go nie potrzebują. Kto mieszkał w tym obozie? Nie mam pojęcia. Pewnie jacyś myśliwi. Podejrzewam, że zrobiło się tu dla nich zbyt niebezpiecznie. A czy tutaj nie jest zbyt niebezpiecznie? Nie, jeśli potrafisz się bronić. Moja kusza wiele razy sprawdziła się w walce. Wygląda niepozornie. Zapewniam cię... To śmiercionośna broń w rękach kogoś, kto umie się nią posługiwać. Kiedyś miałem zresztą większą, ale ją straciłem. Podczas wyprawy w góry zapuściłem się zbyt głęboko na północ. Znajduje się tam wielki kamienny krąg z ołtarzem ofiarnym. Polowałem tam na ścierwojady, kiedy z lasu wyłoniła się nagle grupa tych wstrętnych ożywieńców i zaatakowała mnie. Mogłem jedynie ratować się ucieczką. Udało, gdyby nie te kiedy biegłem, moja ulubiona kusza ześliznęła mi się z ramienia. Z pewnością wciąż tam leży. Gdzieś w okolicach tego kamiennego kręgu na północy. Możesz mnie czegoś nauczyć? Zanim czegokolwiek cię nauczę, będziesz musiał popracować no, nad swoją zręcznością. No to naucz mnie właśnie tego. Możesz mnie czegoś nauczyć? Zanim czegokolwiek... Aha, muszę być bardziej zręczny, żeby on miał w ogóle, kurwa, chęć i ochoty takiego boba uczyć. No dobra. O. No co, jak leży, to co, nie wezmę? Jak dałem za darmo, to biorę. Pochodzę z Polski. Dobra. Skóra, wilk, ty. Owcza skóra? To ja z owcy mogę też skórę ściągać? Ja w prawdziwym życiu jest owcza skóra? W sensie, no wiadomo, że owce mają skórę, tylko... są istotami... żywymi. Natomiast czy ściąga się tak na przykład skórę jak z jelenia albo coś takiego? Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. 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 Prawo, lewo, 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 prawo. Lewo, lewo, prawo.
No, mało opłacalne to było. Zresztą co ten chłop może mieć? Pewnie niedużo. Zobacz, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. Dobra, gdzie to jest? Skała krystaliczna. Nie wiem do czego służy. Może do wykuwania broni z lepszej rudy. W sensie lepszej broni z rudy. W tym sensie. Tak już a propos, jak mówiłem w ogóle o polowaniu, to ostatnio w ogóle rozmawiałem, tak teraz mi się tak wpadło mi do głowy, że się a propos Gothica, gdzie wiesz, biegniesz z mieczem na jakieś kurwa wielkie potwory, wiesz, polujesz, ma to jakieś tam, jest to jakieś wyzwanie, tak sobie pomyślałem, że wiecie, kiedyś, nie, tak ludzie tak brali tam trójkę osób i polowali kurwa z dzidą na takiego mamuta. Ja nie chcę, żeby nie było, że teraz ja sobie tak gadam, wiecie, ja po prostu lubię sobie pogadać. Znaczy to nie chcę, bo ja wiem, że teraz to może brzmieć jak taki największy boomer na świecie, kiedyś to było. Natomiast dajcie mi powiedzieć do końca, bo już to źle zabrzmiało, jak to zacząłem to zdanie. Ciągle to samo. Natomiast, dobra. Dokończę. Nie mówię ci przecież nic nowego. Brali takie dzidy i w trójkę sobie na przykład brali polowanie na takie wielkiego mamuta. Wiecie, i miało to jakiś sens, no bo znaczy, no oczywiście sens ekonomiczny, że zjeść, wiecie, skóra, nie jedzonko, wiadomo. Natomiast chodzi o taki fakt, że mamut. No nie, albo ludzie. Były dwie opcje. Albo mamut i ludzie, no jeżeli przy okazji na przykład podziabali mamuta, a mamut sobie umarł. No nie od rany. Pewnie i tak się też zdarzyło. No i wtedy trochę marnotrawstwo, ale już dobra. No ale brali, wiecie, walczyli z tym mamutem. No, wiecie, coś takiego mocno... Ty, zabiję? Czy jestem w stanie zabić te gobliny? Jestem, bo to jakieś boby gobliny. Wiecie, i to było coś takiego honorowego bardzo, nie? Tak jakieś bitwy, ja się w ogóle tym jaram, nie? Bitwy kiedyś zajebiste dla mnie, nie? I zawsze sobie myślę o tym, że właśnie kiedyś to było w tym kontekście. Patrząc na, bo to jest, przyznam szczerze, że to jest moje takie małe hobby. Oglądać, znaczy, bo jest taka granica, powiedzmy, wiecie, ja się bardzo mocno triggeruję, jeśli chodzi o zwierzaki i rozmowę na ten temat. W sensie, no nikt mi nie powie, że wiecie, że jedzenie mięsa jest dobre, czy coś w tym stylu, bo... No nikt mi nie przemówi, że tak jest. I kiedy ktoś próbuje w ogóle rozmawiać albo ze mną argumentować w jakikolwiek na ten temat, to no nie dam się. Nie dam się, będę walczyć do upadłego. No i ciężkie jest mi, jeśli chodzi o to w jakiś tam logiczny sposób spróbować przekonać. Jest to wręcz niemożliwe, moje zdanie jest stalowe. Wymyśliłem to swoje zdanie już dawno temu, rozmyślając na ten temat i jest jakby stalowe. Ale jest też taki granica takiego, powiedzmy, absurdu, w której już po prostu nie jesteś w stanie zareagować niczym innym, niż jej faktycznym śmiechem z tego, nie? Z tego tematu. Mimo tego, że temat jest dość poważny. Różne tematy są poważne, to po prostu ta granica absurdu jest zbyt duża. I właśnie tak, jeśli chodzi o polowania, to tak mam. Strasznie dużo rozwinąłem się na ten temat, a chciałem tylko powiedzieć, a może nawet dobrze, że się człowiek rozwija. Znaczy na pewno dobrze, że się człowiek rozwija do tematu tylko po to, żeby na chwilę powiedzieć puentę, bo wtedy ta puenta jest wzmocniona. Wracając. I w ogóle chyba za tym wodospadem jest jakieś wnęka i tam jest jakiś skarb czy coś takiego. Tak swoją drogą. Wracając. I sobie tak wyobrażam te mamuty.
bo moim takim małym, prywatnym hobby jest oglądanie zdjęć myśliwych, bo to już jest ten absurd, którego ja nie jestem w stanie zrozumieć i to jest po prostu dla mnie już śmieszne. I uwielbiam, po prostu uwielbiam, to jest jak, to jest tak samo jak z wędkowaniem i tak dalej, to zaraz porozmawiamy. I zawsze jak widzę... Czy ja cię nie znam? I zawsze właśnie jak widzę na przykład zdjęcia ludzi, którzy się chwalą jak zabili jakiegoś zwierzaka, wiecie tam, ze snajperką z 15 metrów, na laser, wiecie, samo strzelanie, kurwa GPS, i pokazują te zdjęcia i się chwalą, że zabili, że zabiły na przykład jakiegoś zwierzaka, a kto pyta? Jestem ale aktualny memik. Jeden z najemników Lee. To zawsze sobie wyobrażam. Tych naszych pradziadów. Czego tu szukasz? Którzy brali w trzech dzidę i napierdalali na mamuta takiego 10-kilometrowego i wiesz, i przychodzili i mówili, kurde, no niestety padły dwie osoby, spieprzyliśmy akcję, nie? A dzisiaj tak samo mam też z wędkowaniem. Bo coś w tym jest, że... Skoro tak mówisz, coś w tym jest, że idę się zobaczyć z jeśli chodzi o wędkowanie, to taka same. Walka ogólnie jest coś w tym jest takiego honorowego, jeśli chodzi na przykład, jeżeli, nie wiem, weźmiesz dzidę i zaczniesz biec, kurwa, no, nie wiem, bizona. Zdarzyło mi się zabić bestię. Coś jest z tym honorowego, że tak pobijesz, nawet jeżeli zabijesz tego bizona, to coś jest takiego fajnego, nie? Parę żuków na polu i jeżeli weźmiesz na przykład... Kilka szczurów. Mamy tu do czynienia z orkami. Tak samo jak no, z łowieniem ryb też jest mimo tego, że ja oczywiście, że nie jestem fanem zabijania żadnego zwierzaka. To jednak coś jest z tym honorowego takiego, jeżeli faktycznie zamiast rzucić siatkę, nie? To bierzesz tam rybę i tak walczysz z nią jak pojebany, jak, szczególnie kiedy ta ryba waży powiedzmy 15-20 kg, a poszedłeś sobie kurwa karpika, może znaczy pora, karpika. Żeby ktoś dał ci lekcję. Jakieś karasia, na karasie trzy no złapać sobie zjeść. Bliżej, koleś. To coś jest w tym takiego ekscytującego, że wiecie, jest szansa walki. I uwielbiam też ludzi, którzy zawsze na przykład przychodzili, wiecie. 15 wędek koło siebie i wszystkie na takie czujniki, co jak, czy jak rzuciłeś wędkę i miałeś branie, to ona tak robiła tak pip pip i sama na przykład zaciągała ci dywę. I tylko musiałeś ją wyciągnąć. To jest przepiękne. Tak samo jak te polowania też są. Ale to wiadomo, to oczywiście, żeby nie było, to wiadomo, że to właściwie na temat każdy można tak powiedzieć, że no bo trochę tak jest, że trochę straciliśmy na takiej sile brutalności, powiedzmy to. Czy na pewno znajdą się osoby, które faktycznie tą siłę uprawiają, natomiast no ja absolutnie fanem nie jestem, żeby nie było. Natomiast, no bawi mnie to. To nie tylko zobaczymy jeśli chodzi... Następnym tylko nie tylko oczywiście jeśli chodzi o... Dobrze, już dobrze, jesteś lepszy o ryby, ode mnie. Czy, o polowanie, chcesz? Natomiast... Takie chciałem tylko powiedzieć, że jest to absolutne moje prywatne hobby. Naprawdę. Możesz mnie ale nauczyć jak on mnie ma walczyć? Nauczyć lepiej walczyć, może jak mu właśnie nakopałem? Może będę mógł dać ci wskazówkę, czy dwie. Okay. Chcę się dowiedzieć czegoś więcej o najemnikach i okolicznych terenach. Niewiele mogę ci powiedzieć o tej okolicy. Lepiej popytaj wieśniaków. A jeśli chodzi o nas, najemników, mamy bardzo prostą zasadę. Jeżeli potrafisz dotrzymać pola, jesteś z nami. Wydaje mi się, że nadajesz się na jednego z nas. Nie myśl se jednak, że w naszej ostatniej walce brakło ci szczęścia. Na farmie jest mnóstwo chłopaków, którzy są lepsi ode mnie. Na przykład Sentenca pilnuje wejścia na farmę. Nie zaczynaj z nim walki. Spoko. A co z tym Sentenzą? Kiedy przyjdziesz na farmę, będzie chciał wyciągnąć od ciebie trochę złota. Robi tak ze wszystkimi nowymi. Na twoim miejscu bym zapłacił. Ja tak zrobiłem,
A potem on na mnie głosował. Powiedział, że przysługa za przysługę. Straciłem całe moje złoto, ale nie było tego za wiele. A ostatecznie byłem z tego zadowolony. Ale głos w ogóle dziwny. Widziałem kiedyś, jak pobił kolesia, który postanowił mu nie płacić. Dzięki za wskazówkę. W rzeczy samej. Ma dla ciebie jakąś wartość? Nie. Nie. Tak właśnie myślałem. Możesz mnie nauczyć lepiej walczyć? Może będę... Aha, to już było. W ogóle mam nadzieję, że w całym swoim życiu nigdy nie będę takim boomerem. Jeśli chodzi o to, ja jestem dużym boomerem. Na przykład nie umiem wyłączyć różnych rzeczy na Discordzie. Nie używam TikToka. W ogóle Facebooka nie używam, Instagrama. Możecie wpaść. Ale nic tam nie robię, tak szczerze. Jestem boomer, jeśli o to chodzi. Ja mam nadzieję, że nigdy taki mentalny boomer nie będę. W stylu... Ja na przykład nie używam TikToka, bo nie chcę. No nie, ale znam chłopów, którzy mają powiedzmy no tam 15 lat, 16 nawet. To jeszcze tak młodo, nie? Ale oni już mówią, że ten TikTok spierdolone gówno jest, wiecie, takie tamten. Ja natomiast po prostu tego już się nauczyłem dawno, ale może to przychodzi z czasem i po prostu. Natomiast nauczyłem się, że jeżeli czegoś nie lubię, to nie znaczy, że inni też tego nie lubią, nie? Jeżeli nie lubisz jakiegoś humoru, jeżeli wolisz inny humor, no to po prostu... Wolisz inny humor, no jeżeli wolisz jedną aplikację, no to po prostu... No! Wynoś się! To po prostu wolisz inną aplikację. I po prostu, jeżeli coś mi się nie podoba, to po prostu tego nie oglądam. To jest bardzo proste. No, to jest też... ma to też swoje wady, no bo jednak... A, się rozgadałem, podoba mi się. Ma to też swoje wady, ponieważ... No może być tak, że przez fakt, że coś ci się nie podoba, to tego nie oglądasz, a przez fakt, że tego nie oglądasz, to jakby zamykasz się w takiej bańce nieoglądania rzeczy, które ci się nie podobają, ale przez to też nie jesteś na bieżąco za bardzo i nie jesteś w stanie konfrontować swoich zdań, bo no... Wszystko w porządku? No, wcina. Nie do końca. Najemnicy nie okazali się szczególnie pomocni. Myślałem, że mają w sobie trochę ikry, ale wychodzi na to, że to zgraja zadufanych w sobie pyszałków. Czego chciałeś od najemników? Przecież wiesz, szukam tego faceta w czerwonej zbroi, ale ci idioci też nic nie wiedzą. Rozumiem, że szukasz niejakiego Dextera. Cholera wie, nie mam pojęcia, jak się nazywa. Wiem, gdzie możesz go znaleźć. Naprawdę? Gadaj! Niedaleko stąd. Wygląda na to, że przewodzi groźnej grupie bandytów. Ha, ha, tak! To on! Wiedziałem, że zaszył się gdzieś w okolicy. Stary szczur lądowy. Muszę teraz jedynie zajrzeć do wszystkich nor i dziur na tym terenie. No, nie za bardzo chciałem mówić, ale już... Nie potrzebuję już twojej pomocy. Z tym Craigiem. Zamykasz się w pewnej bańce swojej, nie jesteś w stanie konfrontować stań i doświadczać nowych rzeczy, więc to też nie jest tak do końca dobre. Każda wszystko ma swoje wady i zalety. Naprawdę każda z tych rzeczy ma, każda rzecz świata ma swoje wady i zalety. Czy nie, no są takie... Czy każda? W sensie, no nie jestem w stanie na przykład... Dobry zaleta bycia homofobem. Nie radzę z mieczem, ale najlepszy jestem w łucznictwie. Hmm. A dlaczego pytam? No chyba nie ma. Ale tak większość rzeczy ma jednak zalety i wady. Nigdy nie jest czarno-biały. Trochę czarne, trochę białe. Niektórzy z nich zostali nawet pożarci. Onar nie uznał tego za zabawne. Nie zapłacił żadnemu z nas przez cały tydzień. Do pewnego stopnia była to moja wina. Teraz li chcę, żebym zniszczył gniazdo tych stworzeń.
Inni już porobili zakłady. Czy uda mi się przeżyć? Ale macie, że zgraje. Gagatków. Gdzie jest gniazdo? Po środku tego pola, w dużej skale. Skała. Moglibyśmy spróbować razem. Dobra, chodź. Chcesz mi pomóc? Fester. Ale dlaczego? Masz fajne imię. Chcę zarobić. Ty draniu, a zawsze wykorzystujesz okazję, co? Albo ci zapłacę, albo mnie ukatrupisz. Dobrze, mogę ci obiecać 50 sztuk złota. To wszystko, co mam. Brzmi uczciwie. Zaatakujmy gniazdo. Teraz? Czy potrzebujesz się wcześniej przygotować? Lecimy. Mógłbyś najpierw wrócić na farmę. Nie, no teraz chodźmy. Jest odpowiedni moment. No dobrze. Zobaczmy, co my tu mamy. Dobra, zrobiłem sobie jeszcze tą misję. Ja będę kończyć dzisiaj odcinek. Idę coś porobić. W sumie miałem i spać, ale jest i tak już 11, więc to nie ma znaczenia. Znowu jedno sobie pewnie poczekam do jutra. Przeklętych stworzeń. Ale Fester strzela. No to było strasznie słabe, co powiedziałem bez kitu. Jedna bestia mniej. Ja mogę coś z nich zbierać? Ty, no nie mogę. Ciekawe, co on się tak fest pakuje. Jedna bestia mniej. No, już koniec. Okej, koniec, już. Dobra. Mięso koparza. Ty grzyby, ty, ja chyba będę bogaty, jak wrócę do naszego, kurczę, tego alchemika. Chłop ma jakieś pierdolca na punkcie tych grzybów. I strasznie dużo mi płaci. No, jest to oczywiście dobra informacja. No to nakopaliśmy im. A więc to tutaj skończyli martwi wieśniacy. To obrzydliwe. Te obrzydliwe stworzenia powinny zniknąć z powierzchni ziemi. Wracajmy. No ty, 50 golda mi dawaj. Żartujesz? W ogóle mi nie pomogłeś. Trzeba ci będzie znowu przetrzepać skórę. Nie lubię, jak ktoś ze mnie żartuje. Otrzęsę się. Wiecie, obawiam się, że on będzie w stanie mi nakopać jak te koparze. Czy co to tam jest? Nie, to są wolne bestie, nie koparze. Pytanie, czy on nas nie ściągnie na hitę, jak mnie zaatakuje. Znaczy, mamy też okej zbroję, w sensie ta zbroja strażnika nie jest może najlepsza, ale no też nie jest najgorsza. Jakiegoś mocnego hita najwięcej. Jakoś mocnego hita mi nie sprzedał. Nie ubyło gigantycznie dużo HP. Dobra, zajebiście. Fest się szybko już obiecuję, koniec. Już bez zero żartów o tym. Kiepski tasak. Bez żartu. Nie. Dobra. O rany, moja głowa. Już się powstrzymam. Chwila. Się. Dobrze. Jesteś lepszy ode mnie. 50 golda, którego nie masz w sumie. Trzeba ci. A czego u diabła znowu ode mnie chcesz? Uwielbiam patrzeć, jak tarzesz się w błocie. Skąd ty lagę wziąłeś, ty? Niczego tu nie znajdę. Dobra, idę tam jeszcze, bo może coś podzbieram w sumie od niego. Ty, wkurzył, oszukał mnie, oszukaniec. Co tu jest ciekawego? Złoto, zardzewniałe pierścień. Złoty pierścień. No lepszy, złoty pierścień lepszy niż zardzewniały, zgaduję. Nawet pewnie nie ma. Zardzewniałe to jest topór. No dobra, no co? Trochę nas wykorzystał, ale nakopaliśmy mu. Pozbieramy sobie tu rzeczy. I tak było chyba worth. Moi drodzy,
No, 39 minut. Myślę, że to jest odpowiedni moment na dzisiaj, żeby zakończyć. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jak zawsze przypominam o łapkę w górę, o komentarzach, o subskrypcjach, o tym, że nadal znajduje się link do mojego Instagrama, który jak już ustaliśmy wcześniej, nie używam. Tak samo jak Facebooka właściwie. Oprócz pisania wiadomości, to jestem tam tylko, żeby zobaczyć memy. I to jakby finito. Dziękuję jeszcze raz. Życzę wam, moi drodzy, miłego dnia, miłej nocy. Możecie napisać w komentarzu, jakie macie dziwne hobby swoje. No i tyle. Trzymajcie się, po miłego dnia, miłej nocy. Do zobaczenia. Hej!